Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam Państwa w niedzielnym programie poświęconym Savoir Vivre. Dalej nagrywam na Mazurach, gdzie nie ma żadnego zasięgu dla telefonów, gdzie nie ma internetu. Muszę więc nagrywać te programy w najmniejszej rozdzielczości i jechać do Szczytna, żeby tam w zaprzyjaźnionym już hotelu wrzucać to na YouTube. Szybko to się odbywa, ale jak mam wrzucić kilka programów, to no, nie mogę tam siedzieć w tej restauracji godzinami. Jestem załamany, znaczy załamany, zawsze latem jestem załamany tym, co widzę, słyszę i czuję, restauracjami, zachowaniem turystów. Dzisiaj nagrywam w niedzielę. Byliśmy z żoną w restauracji, siedzieliśmy w restauracyjnym ogródku hotelowym, ja z komputerem oczywiście, i obok usiadła jakaś duża rodzina, nie wyglądali źle, nie był to proletariat, a zachowywali się tak, że myśmy nie słyszeli własnych myśli. Siedzieli kilka stolików od nas. To tylko drobny przykład. I pomyślałem sobie, że zrobię jeden, drugi, trzeci, no zobaczymy, jak mi to wyjdzie, program o szlachetności. Ja już robiłem o tym program w ramach cyklu Savoir Vivre gdzieś tam na początku, ale trzeba by do tego wracać, trzeba by to pogłębiać, trzeba by to szeroko uzasadniać. Zobaczmy, w naszej kulturze, znaczy może nie w naszej, ale w tej kulturze, w której żyjemy, w której jakoś jesteśmy zanurzeni, którą reprezentują otaczający nas ludzie, słowo szlachetność, znaczy pojęcie szlachetności jakoś się nie pojawia. Słowo szlachetność też w języku się nie pojawia. No jeszcze są te szlachetne materiały, szlachetne trunki, szlachetne tkaniny, szlachetne kamienie, ale szlachetne kamienie to najwyżej ktoś kiedyś o nich wspomni, bo mało kto ich używa do biżuterii. Szlachetne trunki, pytanie w dzisiejszych czasach, które to są, bo to te, które kiedyś były szlachetnymi trunkami, teraz można dostać w każdym wiejskim spożywczym sklepie, co oznacza, że nie mogą być szlachetne, bo produkowane są w wielkich cysternach sięgających nieba, więc zostaje nazwa. Znaczy są oczywiście szlachetne trunki, tylko że ich ceny też są szlachetne, to znaczy może nie szlachetne, ale bardzo wysokie. No i teraz zobaczmy, no, szlachetny. Czy wychowujemy nasze dzieci? Dziecko powinieneś być szlachetne. Musisz być szlachetny. Szlachetność to coś, co coś bardzo ważnego. No i teraz szlachetność dzisiaj kojarzy się z przeszłością i kojarzy się z ludzkim zachowaniem. Być może kojarzy się też ze szlachtą, prawda? Bo podstawową wartością, i o tym nie można zapominać, którą wyznawała teoretycznie szlachta i starała się ją zrealizować, była właśnie szlachetność, stąd nazwa szlachta. Może jest tak, że kiedy w XIX wieku pozytywiści, potem piłsudczycy i nie tylko piłsudczycy zaczęli obrzydzać polską szlachtę, twierdzić, że to ona ponosi odpowiedzialność za zabory, za utratę przez Polskę niepodległości, za te wszystkie cierpienia. I może tak było, że w Polsce przynajmniej szlachta, znaczy szlachetność kojarzy się ze szlachtą, a szlachta się źle kojarzy. No i teraz zobaczmy, że jeżeli znamy, rozumiemy takie
związki, jak szlachetne trunki, szlachetne tkaniny, szlachetne kamienie, to powinniśmy rozumieć też to sformułowanie szlachetny człowiek. I być może jest tak, że szlachetny człowiek to jest ktoś dla przeciętnego obywatela Europy, dla przeciętnego Polaka, jak szlachetne trunki, szlachetne tkaniny, szlachetne kamienie, ktoś, który gdzieś tam jest, nie wiadomo gdzie, ale to nie my, to nie obok nas, to nie dla nas ta szlachetność. No i teraz jedna taka uwaga dla tych katolików, którzy mnie tak irytują, którzy na spotkaniach ze mną poświęconych savoir vivre mówią, savoir vivre, Chrystus nic nie mówił o dobrym wychowaniu, prawda? Tak jakby chamstwo miało być jakąś przypadłością czy cechą charakterystyczną chrześcijanina. No bo tak to jest, że z jednej strony jest szlachetność, z drugiej strony jest chamstwo. Oczywiście jest coś po środku, coś, co nie jest ani szlachetnością, ani chamstwem. Ale tym katolikom chciałem powiedzieć, pewnie w którymś z programów o tym wspominałem. Pogoda jest dobra do nagrywania, ale zaczyna padać deszcz i on nam chyba trochę zagłusza mnie. No w każdym razie chciałem powiedzieć tym katolikom, że jak wyszła ta moja książka Savoir Vivre jako sztuka życia, to w pierwszym rzędzie kupowały je żeńskie klasztory. I to jest ciekawe, bo to było, znaczy jak zadzwoniła do mnie taka siostra i zapytałem się, dlaczego siostra kupuje, po co siostrze tyle egzemplarzy, 10, 20. Ona mówiła to do nowicjatu, no, czyli w niektórych żeńskich klasztorach matki przełożone założyły, że w nowicjacie siostry powinny uczyć się szlachetności i savoir vivre jako sztuka życia takim się kojarzyła, to znaczy kojarzyło oczywiście nie tylko ze szlachetnością, ale także z realizacją na co dzień, w każdej sytuacji, przykazania miłości bliźniego. No i teraz tak, szlachetność, szlachetne kamienie to kamienie najwyższej jakości, szlachetne trunki to trunki najwyższej jakości, szlachetne tkaniny to tkaniny najwyższej jakości, szlachetny człowiek to człowiek najwyższej jakości. Wewnątrz szlachetny i zewnątrz, to znaczy w całym swoim zewnętrzu, prawda? W ubiorze, w mowie, w zachowaniach, ruchach, odniesieniach do innych osób. Zobaczmy, że w tej książce zresztą, wśród tych cnót właściwych dla savoir vivre jako sztuki życia, wymieniona jest również rycerskość. Prawda? Rycerskość to taka specyficzna, na bardzo wysokim poziomie realizacja szlachetności w odniesieniu do innych. Ale, żeby nie wyjść za bardzo naprzód, niektórzy mówią tak, ja mogę, człowiek może być szlachetny, może mieć szlachetną duszę, może mieć szlachetność w postaci zespołu cnót różnego typu, no nie musi być wcale, to nie musi się przekładać na ubranie, na zachowania, na mowę, na meble, na sposób jedzenia, na sposób nakrycia stołu, na porcelanę. To wszystko są jakieś takie materialne rzeczy, które nie muszą być, wystarczy duchowa, wewnętrzna szlachetność. To tak nie jest. To szlachetność należy do tych, szukam określenia, trudno użyć rzeczy, no, jest czymś takim, co jak jest,
Powiedzmy, że zaczyna się, no nie powiedzmy, tylko zaczyna się w naszym wnętrzu. Ale jak już jest w naszym wnętrzu, to promieniuje. To nie jest możliwe, żeby ona była ukryta, żeby uzewnętrzniała się tylko w niektórych wyjątkowych zachowaniach, prawda, że ktoś się zachował szlachetnie, bo była sytuacja graniczna. Prawda. Ta szlachetność promieniuje i promieniuje na wszystko. To mój syn Michał, kiedy pisałem tą książkę, znalazł jakieś takie chińskie przysłowie, że wygląd człowieka jest jak okładka książki. Okładka książki, wygląd i zachowanie człowieka jest jak okładka książki. Okładka książki mówi o tym, co jest w środku tej książki. Mówi o tym tytuł, mówi o tym grafika na tej okładce. Inaczej rzecz ujmując, jeszcze raz wracając do tego, co powiedziałem, szlachetność wewnętrzna promieniuje. Człowiek szlachetny, czyli człowiek najwyższej jakości, człowiek, który zmierza do najwyższej jakości, no bo oczywiście to nie jest tak, że zostajemy szlachetnymi w 100%. To jest pewna droga, to jest pewne staranie, które się, powiedzmy, że coraz częściej udaje, ale nie zawsze się udaje. Czasami zagrają emocje, czasami zagra jakieś przyzwyczajenie z dzieciństwa. To jest problem. To jest mój problem też. Ja się wychowałem na Pradze, na Targówku, na Grochowskiej, prawda? Wśród, to było nowe osiedle, ale dookoła był stary, bandycki, przestępczy, chuligański Targówek. I gdzieś ten Targówek czasami jak ta słoma mi z butów wyłazi. I od tego jakby trudno się uwolnić, prawda? To baronowa Rothschildowa w podręczniku Savoir Vivre XXI wieku napisała, tu uwaga na marginesie, nie jest to dobry podręcznik, ale za bardzo liberalny, za bardzo modernistyczny, za bardzo nowoczesny, ale jest tam wiele cennych uwag, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych wskazań z zakresu etykiety. I ona powiedziała, że jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko osiągnęło najwyższy stopień dobrego wychowania, to należy mu wpoić 90% zasad przed 4. rokiem życia, że dla takiego dziecka to jest powietrze, to są maniery, dobre maniery, prawda, że robi to odruchowo, tak jak dobry kierowca, który jeździ od wielu lat, nie myśli o tym, żeby co ma zrobić w tym samochodzie i wszystko robi i idealnie. No także o tą szlachetność zabiegamy, realizujemy, ale ona, jeżeli jest w nas, to nas jakby razi jej brak na zewnątrz, bo szlachetność zewnętrzna to na przykład piękno, prawda? Ale to jeszcze raz wróćmy do tego, najwyższa jakość i najwyższa jakość gestu, najwyższa jakość wyglądu, najwyższa jakość zachowania. No i ten, kto jest szlachetny, kto poszukuje szlachetności, kto chce być szlachetny, kto wzrasta w szlachetności, oczywiście będzie sięgał do savoir vivre, będzie sięgał do etykiety, bo tam znajdzie procedury wypracowane przez wieki, opisy, bo te procedury, te wskazania etykiety to są, inaczej mówiąc, opisy zachowań szlachetnych, drobnych zachowań szlachetnych, ale z tych drobiazgów składa się nasze życie. To nawet, nie wiem, to na jednej z moich stron internetowych, które kiedyś tam intensywnie zakładałem, znalazło się takie motto, że życie składa się z drobiazgów. To znaczy, to tak jak jakaś wielka budowla składa się z cegieł, prawda? Z cegiełek można powiedzieć, bo jeżeli to jest katedra, to te cegły to są maleństwa, to są właśnie drobiazgi. A te drobiazgi, z tych drobiazgów buduje się piękną katedrę. I
mówię niekiedy na szkoleniach z Savoir Vivre, że kiedy miałem zajęcia ze studentami z Savoir Vivre, a zdarzają się, to znaczy nie 5 godzin, nie 10 godzin, tylko 30 czy 50 godzin, no to podawałem im zasady Savoir Vivre, zasadę szlachetności, zasadę miłości bliźniego. No i teraz określałem im jakąś bardzo konkretną sytuację, na przykład sytuację przechodzenia przez drzwi mężczyzny i kobiety, czy osoby młodszej i osoby starszej. No i mówiłem, zastosujcie zasadę szlachetności, już abstrahujmy od zasady miłości, zastosujcie zasadę szlachetności i pomyślcie i powiedzcie, jak powinniście postąpić. I jak prowadziliśmy ćwiczenia wokół jednej sytuacji, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, to jak studenci się zastanawiali, 10, 15, czasami 20 minut, to im wychodziło dokładnie to, co było zapisane we wskazaniu etykiety. No, czyli teoretycznie, kiedy jesteśmy na drodze do szlachetności, to będziemy postępować szlachetnie w najdrobniejszych sytuacjach. Będziemy się ubierać szlachetnie, nie ucząc się tych wszystkich wskazań etykiety, nie znając tych wszystkich wskazań etykiety dotyczących ubioru. Tylko że zawsze zwracam uwagę w takich sytuacjach studentom na to, że w życiu nie ma czasu na to, żeby nagle się zatrzymać, czy zatrzymywać się co 5 minut i zastanawiać się, jak tu postąpić szlachetnie. Tego też trzeba się nauczyć, korzystać z doświadczenia, z tradycji poprzednich pokoleń. Patrzę na zegarek, na zegar, który widzę przed sobą i no, tego czasu nagrania już jest tyle, że boję się, że będą kłopoty z przepchnięciem tego na YouTube, także kończę w następnym programie dotyczącym Savoir Vivre. Będę ten wątek kontynuował. A, jedna uwaga na marginesie. To jest jednak ważna publikacja, jedyna w swoim rodzaju, nie ma takiej drugiej. Ja się nie chwalę, tylko po prostu no, znam literaturę. I proponowałbym dla widzów tego programu, tych, którzy dotrwali do końca, tą książkę za specjalną cenę 15 zł plus koszty wysyłki, to pewnie wyjdzie 21, czyli to będzie tak mniej więcej połowa ceny. Dla Państwa dzieci, rodzeństwa, współmałżonków, znajomych, da jak znajomy poczyta, jak się zarazi, to może będzie z nim milej obcować. Dziękuję bardzo.